Glinianki. Pozdrawiam wszystkich swoich widzów. Wiem, że dzisiaj i rozumiem, że jest święto. Dzisiaj się nic nie powinno definitywnie robić, ale ja po prostu nie mam wyjścia. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Wiecie, rozszczelnił mi się połączenie pomiędzy kominem a rurą od pieca i po prostu, wiecie, nie chce mi się mieszać w wiaderku, nie wiem, gładzi szpachlowej, kleju gipsowego czy innych pierdół, bo to jest za dużo czasu, za dużo przy tym roboty i głośno jest, sąsiady się wkurwiają, po milicję dzwonią, donosy piszą do służb bezpieczeństwa i tak dalej, czyli SB, co już oczywiście nie istnieje, bo jesteśmy w nowym ustroju, mniejsza z tym. Więc po prostu taniej mi wyjdzie przyjechać swoją bestią, która jest upieprzona, już będzie trzeba czyścić, na glinianki. No i wiecie, i o co chodzi z tą gliną, bo każdy teraz Janusze biznesu to już podchwycą, zaraz będą sprzedawać glinę do pieca i tak dalej. No wiecie, z tą gliną chodzi o to, że glina jest doskonałym właśnie łącznikiem. I glina dobrze współpracuje właśnie jako zaprawa do pieca, do uszczelniania rury, połączenia właśnie pomiędzy kominem a rurą od pieca. I powiem wam szczerze, że to jest właśnie dobry materiał. Tu mamy szufelkę gliny. Jest odpowiednia. Kopie się to ciężko. Jeszcze sprawdzę. To raczej nie. Czekajcie, bo to... Wiecie, z tą gliną to jest tak, że kurde, powiem wam szczerze, że tutaj po tych świniach to tu mam lepsze, bo już mam urobioną tą glinę. O. Oj. O, jest to, co chciałem. O, zobaczcie. Tak wygląda glina. O. I właśnie o to mi chodzi. I czuję, że to jest glina. O. Wiecie, dużo tego nie potrzebuję w zasadzie, ale świnie rozrobiły od razu racicami, więc mam gotowe praktycznie. Chuj, że z tym piachem, czy tam liśćmi, ale to już powiem wam szczerze, jest towar ekskluzyw rozrobiony. I co się robi? Dodaje się trochę wody, robi się z tego paćkę i obkleja się piec dookoła, znaczy nie piec, tylko rurę od pieca dookoła. I co to daje? Daje to, że jak dobrze tylko naćkacie, napchacie, to uszczelniacie doskonale połączenie pomiędzy rurą od pieca a kominem. Czym nie dochodzi wam do komina lewe powietrze, a moc, jak to się mówi, przepływu powietrza przez piec się zwiększa. Bo po prostu już wam nie dochodzi lewe powietrze pomiędzy jakimiś szczelinami, tylko macie bezpośredni zasys przez piec wszystkiego. I właśnie dlatego ruszyłem tyłek, żeby pojechać na glinianki, nakopać trochę gliny, bo tak naprawdę glina to jest podstawa w domu. Nie słuchajcie Januszy biznesu, że są specjalne takie, kurwa, nie owakie, jakieś tam pianki, sranki czy inne kity. Bo glina to jest najlepsza podstawa, która was kosztuje tylko tyle, że musicie się wybrać, nakopać sobie tego i tyle. A daje wam to dużo satysfakcji, bo możecie praktycznie, jak wam się wykruszy, rozrabiacie sobie z wodą z powrotem, bierzecie, obklejacie i macie je na gotowe. No to jest praktycznie za darmo. No. To jest najlepsza zaprawa, jaką możecie sobie użyć do pieca. Powiem na serio, że glina w moim przypadku jest bardzo potrzebna, bo to naprawdę jest niezła jak ciastolina. A niestety, że tu dużo świń chodzi, to już mamy praktycznie towar, o, powiem wam szczerze, kiży z liściami, ale towar naprawdę już mamy dobrze wyrobiony. Powiem wam szczerze, dobra, tyle mi będzie wystarczyć. Oczywiście buty upierdolone, jak to zwykle bywa w takich miejscach. A tam mamy dalej glinianki.
Celestynowie, co jest lokalną atrakcją, powiem wam szczerze. I to właśnie mi się podoba. A że powiem wam szczerze, prosiaczki tu łażą, no to wyrobiły niezły, nieźle towar, że naprawdę można tutaj sobie niezłe wiadro skombinować. Zobacz, jaka piękna pogoda zaczęła się robić po południu. Po południu. O, tam w dole to widzę, że nawet bobry są w użyciu. I tam mamy glinianki, stawy. Mamy stawy. Co jest też fajną rzeczą. O, a zobaczcie tam dalej. Mamy komin, który jest w odległości ile? Mniej więcej, no nie wiem, tak z pół kilometra, 500 metrów. Widać, o, widać komin od cegielni. No i powiem wam szczerze, opłacało mi się bardzo tu przyjechać, bo tak naprawdę nie narobiłem się w ogóle, a zyskałem paczkę, którą będę mógł użyć. Powiem wam szczerze, jeszcze zbiorę to nawet z tymi liściami, co one tutaj przeorały, bo powiem wam szczerze, już to jest praktycznie wyrobione i gotowe do użytku. Powiem wam szczerze, że właśnie glina ma wiele set zastosowań, a niektórzy nawet z gliny domy stawiają, więc no jednak nie jest to główne, jak niektórzy mówią. Mam nadzieję, że komuś ten film się spodoba i przyda mu się do czegoś, bo na przykład w moim przypadku bajka. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.